Robert Biedroń spotkał się z mieszkańcami i turystami na placu przed Molo. Mówił o turystyce, o potrzebie jej rozwoju i wielkim potencjale naszego kraju w tym temacie. Potrzebujemy zatem przede wszystkim prezydenta, który będzie ambasadorem Polski, z który jak wyjedzie za granicę, to będzie opowiadał o Polsce pięknej, o Polsce różnorodnej, a nie będzie wstydem i obciachem, za którego dzisiaj się wstydzimy, bo wstydzimy się za prezydenta. Andrzej Duda jest na czołówkach zagranicznych gazet, mówił Biedroń, i nie jest to powód do dumy. Nie napisali dlatego, że jest taki fantastyczny i że reklamuje Bałtyk albo Tatry, opowiada o Białowieży, zachęca do przyjazdu do Kołobrzegu. Napisali o prezydencie Dudzie dlatego, że dzieli Polaków, że znów nas obraża, że znów próbuje nas skłócić. To nie jest ambasador Polski. Robert Biedroń przypomniał o rocznicy pierwszego transportu do obozu Auschwitz-Birkenau. Obozy koncentracyjne powstały dlatego, że byli ludzie, którzy innych ludzi nie nazywali człowiekiem. Do obozów trafiali ludzie dlatego, że ktoś od mowy nienawiści przeszedł do przestępstw nienawiści. Stoję tu przed państwem, prosząc państwa o solidarność. Prosząc państwa w tym trudnym czasie, kiedy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej mówi słowa o tym, że są ludzie, którzy nie są ludźmi w naszym kraju. Że są ludzie, którzy nie powinni mieć takich samych praw i nie należą im się prawa człowieka. Proszę państwa z tego miejsca o solidarność, bo dzisiaj to jestem ja, należący do mniejszości. Nie tylko, panie Robercie. Jutro to może być pan. Ja już jestem. Pojutrze to możecie być państwo. Nikt w Polsce nie powinien być dyskryminowany, mówił kandydat lewicy, także w kontekście adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Całe wystąpienie Roberta Biedronia nadamy na naszej antenie jutro, we wtorek, w bloku programów po wydarzeniach dnia.